Cześć wszystkim. 2 tygodnie temu około pokazałem wam, jak rozpakowuję Live Gamer Portable. Dobrze mówię, Portable, czyli nową kartę do przechwytywania firmy Avermedia. Dzisiaj w tym filmie chciałbym wam pokazać wyniki moich testów. Właściwie wyniki moich testów mogliście oglądać przez ostatnie 2 tygodnie na moim kanale, bo wszystkie moje filmy są aktualnie kręcone tą kartą i nagrywane, wrzucane na YouTube'a. Ale to nic, dzisiaj przygotowałem dodatkowe testy. Pierwsza sprawa, którą zrobimy, to będzie pokazanie, jak można oszczędzić, znaczy jak można... Właściwie pokazanie. Zobaczymy, czy to działa. Moim zdaniem tak powinno być. Zobaczymy, o ile mniej klatek spada, gdy nagrywamy Avermedią w porównaniu do nagrywania innym programem. Ja użyję programu DxStory. Jest to program lepszy niż Fraps, więc Fraps by więcej klatek stracił. DxStory na pewno mniej straci, ale różnice powinno być widać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, postaram się porównać te dwa obrazy nagrywane DxStory i nagrywane Avermedią. Wiadomo, te software'owe programy, czyli właśnie takie jak Fraps, DxStory, mają o wiele lepszy bitrate, można w nich ustawić takiego filmu, ale ta nowa Avermedia ma bitrate na poziomie 60 megabitów na sekundę, 60 megabajtów na sekundę. Dokładnie tak. Sprawdziłem sobie właśnie, 60 megabitów na sekundę, taką mamy prędkość zapisu. Poprzednia, czyli Live Gamer HD, który mam wsadzony w komputer, miała, z tego co pamiętam, 20 albo 30, chyba 30 megabitów, czyli tutaj jest dwukrotny przyrost. I było widać różnicę między Frapsem a tą kartą, zobaczymy, jak będzie teraz. Kolejna rzecz, którą wam pokażę, to jest zgrywanie z konsol. Tutaj mam konsolę. Jest PS3, jest Xbox, czyli to sobie zobaczymy, jak po pierwsze będzie to mój pierwszy raz, jak podłączę tę konsolę. Mam nadzieję, że będzie bez problemu, bez żadnych jakichś tam niespodzianek. I tyle. Zabieramy się za testy. Do zobaczenia za chwilę. Okej, ja już mam załączonego Battlefielda, co możecie zobaczyć na tym obrazku. Zrobimy sobie taki mały test. Ja chyba będę musiał tą kamerę trochę tutaj poprzenosić. Inaczej nie mam pojęcia, jak to można inaczej zrobić. Mam nadzieję, że ten sposób wam się spodoba. Tutaj jest ekran mojego monitora, a tutaj są różne rzeczy, co dostałem od widzów. Po lewej stronie widzicie ilość klatek. Ona oscyluje w granicach 160, 170, 150, tego typu liczby. Mam nadzieję, że wam monitor nie mruga. On może mrugać, wiecie, jak to jest z odświeżaniem i kamerami. Różnie to bywa. Jeśli mruga, to sorry, nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Na drugim monitorze, za to mam oczywiście DxStory do nagrywania. Mam tu mój folder, w którym tworzą mi się pliki. I mam też obciążenie procesora. Ono oscyluje w granicach 85%. Jest teraz 79, 84, coś powiedzmy, że 70. Co teraz zrobię? Teraz zacznę nagrywać plik DxStory, czyli standardowo na dysk komputera. Będę nagrywał DxStory bezstratnym kodekiem Lagarit, dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi. I jedziemy w takim razie. Jest 160 fpsów, obciążenie, tak jak mówię, koło 80-85. Pod klawiszem End mam przygotowane nagrywanie z DxStory, tak więc naciskam. Jak widzicie, FPS-y nam spadły do 130-120, 30 klatek na sekundę się zapisuje plik, a obciążenie procesora wzrosło do 94-96, widać tutaj, jak wzrosło. Plik się zaczął tworzyć na dysku, czyli standardowo 93%, teraz obciążenie 96%, procesora 91-94, czyli powyżej 90%, i oczywiście FPS-y poniżej 140, 130, 130, 130, 100. Dla ciekawskich gram na ustawieniach low, tak jak zwykle, ale to akurat nie ma znaczenia, chodzi o sam spadek. Dobra, wyłączam endem oczywiście to nasze nagrywanie, ono się wyłączyło, FPS-y wróciły, mają teraz 150, 140. Popatrzmy się w tą stronę, tak trochę mi się myszką ruszyło. Dalej jest 160-170. Wiecie, jak to jest. Czasem się w grze obrócicie w stronę walki, wiadomo, że te FPS-y spadną. Dobra, jest 165,
5, powiedzmy 170 i zaczniemy teraz nagrywać normalnie Avermedią. Ona tu obok mnie leży. Jak zacznę nagrywać, ona zacznie na czerwono mrugać. To jest indykator tego, że nagrywamy. I zobaczymy jak nam obciążenie procesora wzrośnie i jak spadną na FPS-y. A może nam nie spadną. Naciskam przycisk Home. To jest Home, to jest do nagrywania Avermedią. Tu nam się zaczął plik tworzyć. Avermedii na razie ma 3 MB. To jest bardzo mało. Jak widzicie obciążenie procesora. No kto mnie nożem zabił w tym momencie, co mam nagrywać? No ludzie, to teraz to... Teraz to co ja zrobię z takim materiałem? Mam nadzieję, że dalej będę stał w tym samym miejscu. No nie będę stał w tym samym miejscu. Muszę jeszcze raz to zrobić. Naciskam Home, przerywam nagrywanie. Odejdę gdzieś sobie na bok, bo mnie tu zaraz zabiją. A zresztą mogę tutaj stać. Miejsce nie jest najgorsze. Dobra, w tym miejscu spójrzmy 140-139 klatek, 83% obciążenie procesora, 84%. Naciskam Home jeszcze raz, czyli nagrywanie, plik nam się tutaj kolejny tworzy. I teraz tak, obciążenie procesora, no ludzie, bez przesady. 89, 83, 77, 84. Ono podskoczyło, bo mnie ktoś zabił i się coś zaczęło dziać. Znów jest 88, 80, 87, czyli poniżej 90%. Praktycznie w ogóle nie wzrosło, jedyne co to tutaj się, wiecie, ktoś mnie zabija ciągle nożem. No i ilość klatek, teraz to wzrosła, 180, naciskam Home, żeby przerwać nagrywanie. 191, 192, 180. Naciskam Home, żeby zacząć znów nagrywać. Pokazuje, że Avermedia nagrywa. Klatek dalej jest 180, 190. Czyli tak jak wspominałem na początku, zero spadku klatek przy nagrywaniu Avermedią. Przerywam to nagrywanie. A teraz nagram kawałeczek materiału, żeby zrobić Wam porównanie jakości grafiki w tym nagrywaniu. Więc naciskam i Home, i End, czyli i będzie zapisywało mi na dysk DXTory i będzie mi zapisywała Avermedia. Zobaczymy, czym to się skończy. Mam nadzieję, że komputer mi nie wybuchnie. Kamerkę ustawmy prosto, a nie na kablu. OK. I zaczynamy. Czyli naciskam... Albo wiecie co? Jeszcze tutaj spójrzmy. Mała synchronizacja dźwięku, żeby nie... Oczywiście naciskam Home i naciskam End. Wszystko się w tym czasie powinno zacząć nagrywać. Dobra, nagrywa się, Avermedia się... Strzelmy dwa razy. Jeszcze trzeci. Dzięki temu ja będę w stanie zsynchronizować dźwięk cały. No i przebiegnijmy się kawałek, zobaczmy jak to wygląda. Z tego co widzę mam 90 klatek, 100 klatek, teraz 98. Oj, i mnie zabili. I mnie zabili, dobra. Ach, znów mnie zabili. Zabijemy kilka osób, żeby to za długo nie trwało. Minutka, dwie i lecimy dalej do następnych testów. Postaram się ten ekran, jeśli już tego właśnie w tym momencie nie robię, podzielić na pół i pokazać Wam różnicę. Moim zdaniem różnicy w jakości na YouTube nie powinno być w ogóle widać. Po prostu, mimo że ta jakość Avermedii jest troszkę gorsza, nawet przy tych 60 megabitach to chyba nawet tego nie widać gołym okiem. Trzeba by było mocno się postarać, ale jeśli by to komputer sprawdzał, prawda, jakimś programem, to ona jest lekko gorsza, ale na YouTubie na pewno tego nie powinno być widać, zresztą wyjdzie w testach, sami będziecie mogli to ocenić. No i przebiegłem, płot przeciąłem, trochę sobie tu biegam, jakiś koleś, prawie, może się uda kogoś zabić, nie udało się nikogo zabić. Myślę, że w tym momencie możemy skończyć, bo nie jest to mój odcinek Battlefielda, tylko test Avermedii. Czyli w tym momencie naciskam. Dobrze, wszystko? Dobrze, ktoś do mnie strzela. No i mnie zabili znów. Naciskam End Home, kończę nagrywanie. Avermedia przestała mrugać, wszystkie pliki się potworzyły. I mam nadzieję, że wszystko wyszło tak jak zamierzałem. Tymczasem przenoszę się do testowania konsol. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym teście, czyli za sekundę. OK, jestem z powrotem i podłączyłem już PlayStation 3. Zobaczmy jak to zrobiłem, podniosę się, żeby Wam pokazać. Tu jest PlayStation 3. Z niego wychodzi tak, kabel USB, który nam w ogóle nie jest potrzebny do niczego, bo on jest dopada. I z tyłu mamy podłączone zasilanie oczywiście i wyjście komponent. Ten kabel jest dodawany przez Avermedię do zestawu. I ten kabel idzie tu, wędruje.
I wpada w końcu do Avermedii. Ona już nagrywa, dlatego jest na czerwono. Tu mamy wejście tego kabla. Wyjście to jest oczywiście HDMI i przez USB nagrywa się nam na dysk. Tutaj mamy USB. HDMI idzie do monitora i dźwięk idzie prosto z monitora do moich słuchawek. Tak to mniej więcej wygląda. Po lewej stronie jest widać to, co widzi nasz komputer, czyli pobiera on z tego AV-in wideo, puszcza go przez USB i wyświetla na monitorze komputera, żebyśmy wiedzieli, co w ogóle nagrywamy. Zasadnicza sprawa, którą teraz widzicie, jest lekkie opóźnienie. Ja nacisnę tutaj, wyjdę gdzieś. Jest lekko opóźnienie wynikające z tego, że sygnał idzie przez USB. I teraz nie należy się tym martwić, bo przy nagrywaniu kompletnie nie ma to żadnego znaczenia. Plik na naszym dysku będzie w porządku. Po prostu... No będzie w porządku. To, co widzimy tutaj na ekranie, jest trochę do przodu, ale plik będzie po prostu plikiem nagranym, więc wszystko będzie ok. Co jeszcze? Trzeba pamiętać, że podłączanie do PlayStation nie jest zbyt prostą, znaczy jest proste, ale trzeba wiedzieć, jak to robić. Albo obejrzyjcie sobie instrukcję gdzieś w internecie, na stronie Avermedii jest, z tego co patrzyłem. Albo zapamiętajcie, że przy włączaniu PlayStation musicie przytrzymać przycisk przez 5 sekund, żeby wam zresetowało ustawienia graficzne, a później jak już wam się odpali w takiej bardzo słabej rozdzielczości, to wchodzicie do opcji i przełączacie sobie ustawienia, że macie kabel komponent, chyba D, podłączony i ten komponent tutaj idzie. A w Avermedii samej musicie po prostu ustawić, że macie też komponentem. Zresztą jak ktoś ma Avermedię, to wie, o co chodzi, bo tam już Avermedii to się bardzo prosto ustawia. Opcja dla amatorów. Ja używam opcji dla amatorów, jak podłączam konsolę, bo jest wtedy najprościej. Dobra, zaczynamy, bo to nam się wszystko nagrywa. Tak, to nam się nagrywa. Zakładam słuchawki w takim razie i myślę, że możemy zacząć. Ja nie jestem mistrzem w Injustice, szczególnie, że w grę nie grałem już sporo czasu. Dobra, ona nam się tu wczytuje. Zagramy sobie jakiś tryb dla jednego gracza. Widać mnie na tej. Jeden gracz, ok. Pierwszy raz. Nie chcę tutoriala. Wcale nie gram pierwszy raz, tylko dzisiaj po prostu włączyłem na konsoli, na innym koncie PlayStation. Ja sobie włączę... O. Deathstroke. I Joker. Poziom średni. Dobra. Wszystko idzie w 720p. Wydaje mi się, że to dlatego, że PS3 nie łyka. Ona chyba w ogóle nie daje wyższej rozdzielczości w grze takiej. Nie wiem, ta gra jest chyba zrobiona w takiej rozdzielczości. Albo ja coś źle podpiąłem. Źle po prostu poustawiałem, ale wydaje mi się, że to tak jest standardowo. Dobra, Joker, jedziemy cię. No nie. O, gdzie ty? Jakieś chwyty mam? No nie, no koleś, co on robi? O, jak? O. Piękna sprawa. O, teraz mu zrobimy. Haha, cios śmierci, patrzcie. Bum, bum, bum. I mieczem. Ach, to musiało boleć. Dobra. Nie o to chodzi tutaj, żebym ja grał w gry, tylko żebym wam pokazał, jak to mniej więcej wygląda. Myślę, że jakość nagrania zobaczyliście. Ja te jakości widziałem na dysku, one naprawdę są, no tak jakbyście z komputera nagrywali. Tutaj już nie ma żadnych, nie ma czegoś takiego, że nagrywacie z konsoli, to macie coś gorzej. Zresztą widzicie to teraz na filmie. Tak jak mówię, to jest w 720p nagrywane, więc na YouTubie na 1080. Ja to trochę rozciągnę, ale myślę, że i tak będzie wszystko w jak najlepszym porządku. I tyle, i przechodzimy do testu Xboxa 360. Okej, jestem z powrotem. Mamy podłączonego Xboxa i będziemy tańczyć, ale to za chwilę. Za chwilę będę tańczył. Jak widać, jest Xbox podłączony. To samo co w PlayStation, czyli to lekkie opóźnienie z uwagi na USB. Już wam pokazuję, jak to jest podłączone wszystko. Tu jest prościej. W Xboxie nie ma zabezpieczenia, więc wszystko idzie przez HDMI. Przez HDMI idzie sobie, tutaj sobie idzie HDMI, idzie. I ląduje oczywiście w Avermedii. Avermedia już nagrywa, bo już włączyłem nagrywanie. Tu wchodzi HDMI, tu wychodzi HDMI. Prosta sprawa. I idzie normalnie do monitora, prosto, i z monitora biorę dźwięk.
Najprostsza sprawa na świecie. Konfiguracja też właściwie automatyczna z uwagi na to, że to wszystko idzie przez HDMI. Przerzucę sobie kabelek. No i co? Zabieramy się za granie. Niech ja ustawię sobie... Dobra, muszę ustawić kamerę i zaraz do was wracam. Chodzi. Wpiszcie na listę zwycięzców. No, chyba się udało. Wydaje mi się, że to koniec moich testów. Film mam już zmontowany właściwie. Tu wam pokażę na monitorze. Wszystkie już są rzeczy pokrojone. Zmontowałem. Wszystko się jak najbardziej nagrało. O czym jeszcze miałem wspomnieć? O streamowaniu, bo w końcu streamowanie to jest ważna rzecz. O co chodzi ze streamowaniem z tą Avermedią? I tutaj pojawia się ten aspekt opóźnienia, jeśli chodzi o przesyłanie obrazu do komputera. I już wam tłumaczę, o co chodzi. To, co widzicie na ekranie i wpada do Avermedii. O, tu łapmy za pudełko Avermedii. Tu wpada do Avermedii i wypada na wasz komputer. I przez kabel USB to wszystko jest lekko opóźnione, około 1 sekundy. I jeśli zaczynacie streamować tą Avermedią Portable, to macie jakby stream, znaczy macie obraz chwilę opóźniony względem tego, co widzicie. To by nie było żadnym problemem, bo dźwięk też jest opóźniony tak samo, bo też idzie przez USB, ale jeśli już coś zaczynacie mówić, to wasz mikrofon jest bezpośrednio zazwyczaj podłączony do komputera, tak? Idzie streamem i teraz wasz dźwięk idzie jakby przed, wy widzicie ten obraz, on idzie przed tym, jedną sekundę przed tym obrazem z Avermedii. I to nie jest też żaden problem, bo każdy program, taki jak OBS czy na przykład XSplit, ma możliwość opóźnienia swojego mikrofonu o ile chcecie, więc jesteście w stanie spokojnie zrobić sobie opóźnienie, nie wiem, o sekundę, o dwie sekundy, o półtorej i wszystko będzie w porządku. Zero problemu. Problem pojawia się dopiero, jeśli zaczynacie używać kamerek przy streamach, bo kamerki nie da się tak prosto opóźnić, trzeba mieć do tego odpowiednie oprogramowanie. Nie jest to ani XSplit, ani OBS, one nie mają takich funkcji, więc jeśli zaczniecie kamerką nagrywać, no to po prostu będziecie mieli tą kamerkę o jedną sekundę wcześniej niż wszystko inne, tak? Możecie mieć razem z głosem dobrze, no nie wiem, w niektórych grach ta jedna sekunda nie ma kompletnie żadnego znaczenia, w niektórych ma. Tak jak mówię, póki nie używacie kamerki, to wszystko sobie tak ustawiacie, że nikt nawet nie zauważy, że coś tam kombinowaliście przy tym streamowaniu. O czym jeszcze chciałem wspomnieć, jeśli chodzi o to 720p przy konsolach, to ja chyba coś zmaściłem, bo z tego co się dowiedziałem, to normalnie 1080 powinno iść, ale ja po prostu coś w konsoli źle ustawiłem i tak to mniej więcej wygląda. I chyba tyle, nie przetestowałem niestety nagrywania na samą Avermedię. Mam nadzieję, że ktoś inny z polskiej sceny YouTube'owej to zrobił. Nie miałem niestety karty odpowiedniej do tego, więc tego nie zrobiłem. Ale zgaduję, że wszystko powinno być w porządku. Nie czytałem na forum żadnych negatywnych informacji na ten temat, żeby się coś tutaj miało dziać specjalnego. Ostatnia sprawa, desynchronizacja, o której ja czasem wspominam, która mi się zdarza przy Battlefieldzie. Ona dotyczy tylko Adobe Premiere, czyli tego programu, w którym ja pracuję, a już wam tłumaczę dlaczego. Avermedia jak nagrywa,
jak nagrywa obraz, to czasem traci klatki. Wiecie, komputer zamuli coś takiego i nie zapisuje z taką prędkością, jaką powinien. Straci się jedna klatka, straci się dwie klatki. Adobe Premiere, jak ma utracone klatki, to po prostu ich nie uzupełnia, tylko skraca film, a dźwięku nie skraca i wszystko się sypie. Są sposoby, żeby sobie z tym poradzić, wystarczy dźwięk wyciągnąć, różne kombinowanie, nie będę tego teraz tłumaczył, na pewno o tym możecie na forum przeczytać, ale wystarczy, że użyjecie innego oprogramowania, czyli Corel Video Studio, Sony Vegas i tam wszystko jest jak najbardziej w porządku. Co najlepsze, ten support z Adobe po prostu powiedział, że jeśli chcecie używać takiego oprogramowania, to powinniście używać profesjonalnych kamer, które nagrywają ze stałą ilością klatek, a nie jakieś tam karty do nagrywania streamów i tego typu rzeczy. Po prostu olali sprawę i nie mają zamiaru nic z tym robić. No ale mówię, tego oprogramowania bardzo mało osób używa, raczej Sony Vegas i tam wszystko powinno być w porządku. Tak więc ja Wam dziękuję, mam nadzieję, że o wszystkim powiedziałem, znaczy no o wszystkim na pewno nie, ale dużo rzeczy starałem się pokazać, mam nadzieję, że mi się udało i tyle. No nagrywanie z konsol, szczególnie z PS3 stało się w końcu normalne, bo wcześniej trzeba było trochę kombinować jednak z tą poprzednią wersją i pewnie z innymi kartami do nagrywania też. Tak więc trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym teście sprzętu. Pa, pa.